Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Zaczęliśmy nowy rok 2020, czyli 2020. Amerykanie nie mówią 20, tylko 20, czyli 2020. No i słuchajcie, tak pomyślałem, że trzeba zrobić lekcję o postanowieniach noworocznych. Jak są w ogóle postanowienia? To są resolutions. To samo słowo, co rozdzielczość w ekranie. My postanowienia możemy ewentualnie podjąć, a oni je make'ują. Mamy czasownik make, czyli make New Year's resolutions, to jest podjąć jakieś tam postanowienia. New Year's, mamy tu dopełniacz saksoński. No i dzisiaj, słuchajcie, sobie przedstawimy jakieś przydatne struktury do podejmowania postępowań, nie postępowań, tylko postanowień noworocznych. Tylko może jeszcze, jak się zapytać kogoś, jakie masz postanowienia, tak? Myślę, że my tak zapytamy, jakie masz postanowienia na nowy rok. No najprościej możliwiej to jest zapytać, jakie są twoje postanowienia? Czyli what are your New Year's resolutions? Albo na przykład, what are your resolutions for 2020? Skoro powiedziałem, że te resolutions łączą się z czasownikiem make, no to można zapytać właśnie poprzez make, pięknie w present perfect, bo ja się pytam o skutek, czy ma jakieś postanowienia, czyli have you made, dosłownie czy zrobiłeś, have you made any New Year's resolutions? No w ostateczności czy masz, czyli do you have any New Year's resolutions? No i dzisiaj sobie przedstawimy trzy struktury w zależności od tego, jak na poważnie bierzemy te postanowienia. Taki sposób najlżejszy, to powiedzmy, można użyć I hope. Mam nadzieję, że coś tam się stanie, coś zrobię, a to czy zrobię, czy nie, no to jak wyjdzie, tak wyjdzie. Czyli na przykład I hope to, nie wiem, na przykład I hope to drink less coffee. Czyli mam nadzieję, że będę pił mniej kawy, powie osoba uzależniona. Czyli drink less, pić mniej. No ale możemy użyć phrasala, ograniczyć. Bardzo fajny phrasal. Kiedyś go już podawałem w takiej lekcji o phrasalach w kuchni, przy jedzeniu. Spróbuję znaleźć tę lekcję i podlinkować. Czyli I hope to cut down on. Cut down on to jest coś ograniczyć. I hope to cut down on coffee. Ewentualnie ktoś ma nadzieję, że zupełnie nie będzie pił tej kawy. To słuchajcie, teraz kolejne dwa phrasale. Jeden znowu z cut. Tym razem będzie cut out. Czyli na przykład I hope to cut out coffee. Okay? Czyli jakby wyciąć z mojej diety całkowicie, że nie będę pił. Oraz chyba bardziej popularny to jest give up. Give up to jest poddać się, coś przestać zupełnie robić, rzucić. Czyli na przykład I hope to give up coffee. Ok, kolejna struktura, taka już mocniejsza, to I'm going to, oczywiście zamierzam. Czyli na przykład I'm going to start saving money, tak? Nie wiem, powie osoba rozrzutna, że ma zamiar zacząć oszczędzać pieniądze. Niedawno też zrobiliśmy lekcję o oszczędzaniu, kiedy save, kiedy save up. Link wam wrzucę pod koniec. Oczywiście to going to można pięknie zaprzeczyć. Na przykład I'm not going to, nie zamierzam, nie będę czegoś tam robił. I'm not going to argue with my, nie wiem, na przykład wife. Nie będę się kłócił z żoną. No i najmocniejsze postanowienie to po prostu wyrazimy to czasem przyszłym. I will, że coś zrobię, tak? No to jest takie, że praktycznie 100%. Na przykład I will start nie wiem, to exercise regularly, tak? Czyli zacznę ćwiczyć regularnie. Po start, robiliśmy też o tym lekcję, możecie dać czasownik z końcówką in lub w pełnym bezokoliczniku, czyli razem z to. Czyli mogę powiedzieć I will start to exercise albo I will start exercising. O tym wszystkim mówiliśmy w lekcji pod tytułem czasownik po czasowniku. Podlinkuję wam z tyłu. Inna osoba na przykład sobie obieca I will go to bed earlier. Będę chodził spać wcześniej. Go to bed, czyli iść do łóżka, albo go to sleep możecie powiedzieć. Oczywiście ten czas przyszły też można zaprzeczyć. Skrót jest won't.
z takim dyftongiem oh, żeby nie powiedzieć won't, bo wyjdzie, że chce. I won't. Na przykład I won't spend so much time watching TV. Czyli nie będę spędzał tak dużo czasu przed telewizorem, my pewnie powiemy. Jeżeli spędzamy czas robiąc coś, to dajemy inga. Dlatego powiedziałem spend so much time watching TV. Ok, dzięki, trzymajcie się. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie postanowienia.